Nie przestawaj wiedzieć, nawet jeśli zostawisz sam. Pupel w mieście kominów. Było sobie miasto nieznające zewnętrznego świata. Otaczały je wzniesienia wysokie na 4000 metrów. W mieście aż roiło się od kominów. Z każdego wydobywały się chmury dymu. Puf, puf. Od rana do wieczora. Puf, puf. Mieszkańcy miasta kominów byli uwięzieni wśród czarnych chmur. Nie znali błękitu nieba ani świecących gwiazd. W mieście właśnie obchodzono Halloween. Puf, puf. Do czarnych chmur dołączyły nowe, chroniły mieszkańców przed złymi urokami. W pewnym momencie, gdy mgnący przez nocne niebo, listonosz zakrztusił się dymem, wypadało mu serce, które miał dostarczyć. Widoczność była tak słaba, że nie wiadomo było, gdzie ono upadało. Listonosz od razu się poddał i odleciał w siną dal. Pik, 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 pik. W jakimś kącie miasta to serce jeszcze biło. Serce upadało na górę śmieci na obrzeżach miasta. Do głośno bijącego serca z różnych stron popuszczepiały się śmieci i tak powstał śmieciak. Głowę miał ze zniszczonego parasola, a włosy były w nieładzie. Gaz wychał mu z gęby. Ależ ten śmieciak był brudny i jaki śmierdzący. Gdy nadstawił uszu, z oddali usłyszał odgłos dzwonu. Najwyraźniej nie był sam na tym świecie. Śmieciak opuścił wysypisko. Poszedł do miasteczka, a tam wszędzie roiło się od podworów. Ojej, to dość nietypowe przybranie! Gdy odwrócił się, okazało się, że stoi za nim dyniowy potwór. Ha, kim ty jesteś? Nazywają mnie dyniowa główka. Połknąłem piekielny ogień i rozświetlam mroki halloweenowej nocy. Wokół śmieciaka zebrała się grupa potworów. Ha, ha, jestem wiedźmą, władczynią nocy, która sieje postraw. A ja jestem potworem stworzonym przez szalonego naukowca. To mnie dzwon z Frankenstein. Jestem zombie, zapomniałem umrzeć. Zebrali się wokół śmieciaka i zapytali. A ty? Kim właściwie jesteś? Jestem śmieciak. Wszystkie potwory roześmiały się w głos. Cukierek albo psikus. Cukierek albo psikus. Pikuszkiwały potwory, a wraz z nimi śmieciak. Jak nie dacie nam słodyczy, to nawroj mi. Wołały i zbierały słodycze od dorosłych, chodząc od dom do domu. Śmieciak rozdawał młodszym dzieciom balony. Gdy baloniki, które nadmuchał, unosił się w powietrzu, to wszystkie dzieci się cieszyły. Dobra, chodź mi do następnego domu, śmieciaku.
chodząc po domach, potwory napełniały sobie kieszenie po brzegi słodyczami. Rozbrzmiał dzwon z wieży zegarowej i wszyscy zaczęli wracać do domów. Śmieciak zagadał do jednego ze swoich nowych kolegów. Ale to Halloween jest wesołe. Powtórz mi to jutro. Co ty przecież? Przecież Halloween jest tylko dzisiaj. Mówiąc to, potwory zaczęły po kolei ściągać maski. Pod dniową główką krył się chłopiec Antonio. Spod przebrania czarownicy wyszła dziewczynka o imieniu Rebeka. Ale jak to? Wszyscy się tylko przebrali. Tak naprawdę nie są potworami. Co się stało? Ty też się rozbieraj, śmieciaku. No właśnie, takie brudne przebranie. Sam na pewno źle się w nim czujesz. Rebeka pociągnęła go za włosy. Auć! Głośno krzyknęła Rebeka. On nie jest w kostiumie! Dzieci szybko się od niego odsunęły. Idź sobie, potworze! Wynoś się z miasta, śmieciaku! Spływaj do morza! Krzyczeli malcy, obsypując go obelgami. Plotki o nim szybko rozniosły się po mieście. To śmieciak! Pojawił się potwór! Kiedy próbował do kogoś zagadać, to słyszał. Idź sobie, śmieciaku! Będę śmierdzić! Nikt nie chciał się z nim zadawać. Usiadł na ławce i widał z siebie cuchnące westchnienie. W tym momencie. Ty jesteś tym słynnym śmieciakiem? To naprawdę nie przebranie? Odwrócił się, a za nim stał chłopiec cały umazany sadzą. Mimo, że malec rozpoznał śmieciaka, nie próbował uciekać. Jestem Lubicz, kominiarz. A ty? Jeśli nie masz imienia, to jakieś ci nadam. Niech pomyślę. Nazwę cię Pupel Halloween, ponieważ pojawiłeś się w Halloween. Pupel Halloween? Co lubisz w takim miejscu? Nikt nie chce się ze mną bawić. Ha ha! Roześmiał się na to Lubicz. Nic dziwnego! Jesteś brudny? No i bardzo śmierdzisz! I kto to mówi? Sam jesteś cały umorusany! Właśnie wracam z pracy, dlatego jestem cały w sadzy. Przecież praca kominiarza to zajęcie dla dorosłych. Nie mam tatusia, więc muszę pracować. Mniejsza o to, z takim zapachem nic dziwnego, że nie jesteś lubiany. Umyj się w naszym ogrodzie. Co? Mogę? Jeśli się nie wyszoruję, to mama nie upuść mnie do domu. Możesz się do mnie przyłączyć. Tylko ty mnie nie unikasz, Lubicz. Zapachniesz jakoś znajomo. Zupełnie jak moje wyrzucone gacie. Lubicz wyszorował go od stóp do głów. Po brudzie nie było już śladu
i zapach też stał się znośny. Dziękuję, lubić. Ale zbóże ciągle ci śmierdzi, nie? Chuchni. Pupel chuchnął. Ahaha, ale jedzie. To gaz. Mycie zębów na nic się nie zda. Tej nocy bawili się razem do późna. Bawiłeś się dzisiaj ze śmieciakiem? Nie martw się, mamusiu. Pupel wcale nie jest taki zły. Tę ciekawości masz po ojcu. Tata Lubiciego był jednym w mieście rybakiem. Ostatniej zimy porwały go jednak fale i stracił życie. Znaleziono tylko brak kutra. W mieście wiedziono, że w morzu są potwory i dlatego zabroniono do niego wchodzić. Przez to mieszkańcy uważali, że sam był sobie winien. Mamusiu, co lubiłaś w tatusiu? Był nieśmiały i czarujący. Kiedy się z czegoś cieszył, od razu pocierał palcem pod nosem. O, w ten sposób. Następnego dnia Pupel i Lubicz wspięli się na komin. Boję się, Lubicz. Jeśli porządnie się złapiesz, to nic ci nie będzie. Strasznie wieje, więc uważaj, żeby nic nie upuścić. Zrobiłeś coś tu kiedyś? Tak, srebrny wisiorek z fotografią mojego taty. To było jedyne zdjęcie taty, które miałem. Niestety nie udało mi się go potem znaleźć. Lubicz wskazał na kanał ściekowy. Wpadł do ścieków. Słuchaj, Pupelu, wiesz czym są gwiazdy? Gwiazdy? Jak wiesz, to miast spobija dym. Dlatego nie możemy ich zobaczyć, ale nad tym dymem unoszą się na niebie małe, błyszczące kamyczki. To właśnie gwiazdy. I to nie jedna czy dwie. Setki, tysiące, a nawet więcej. Ale gdzieś się głupot nasłuchał. Co za bzdury. Mój tatuś widział te gwiazdy. Opowiadał, że gdyby płynął na otwarte morze, w pewnej chwili dym znikł, a niebo rozbłysło blaskiem gwiazd. Nikt z miasta mu nie uwierzył i tak zginął, będąc w oczach wszystkich kłamcą. Ale tatuś twierdził, że nad dymem są gwiazdy i zdradził mi sposób, jak je zobaczyć. Rzekł Lubicz, po czym dodał, wpatrując się w czarny dym na niebie. Nie przestawaj wiedzieć, nawet jeśli zostawisz sam. Następnego dnia, gdy się spotkali, Pupel znów śmierdział. Kolejnego dnia również. I jeszcze następnego też. Na ten zapach nie ma rady. Ilekroć bym cię nie mił, Pupelu. Lubicz nie przestawał go szorować, chociaż musiał zatykać nos od smrodu. Pewnego dnia, gdy Pupelu się zjawił, był nie do poznania. Co się stało, Pupelu? Cóż takiego ci się przydarzyło? Leti brakowało śmiecia od lewego ucha. Mówią, że przeze mnie w mieście jest brudno. Masz problemy ze słuchem? Tak, nie słyszę na lewe ucho. Wygląda na to,
że bezmiecza z lewego ucha przestało ono działać jak należy. To sprawka Antonio i jego bandy, prawda? Ale cię załatwili. Nie ma na to rady. W końcu jestem potworem. Następnego dnia Antonio i jego koledzy odczyli Lubiciego. Ej, Lubicz, Denis się strasznie pochorował. Czy to nie od bakterii, który roznosi śmieciak? Pupel myje się jak należy. Nie ma żadnych bakterii. Co za wydzuli mi tu wygadujesz? Wczoraj ten śmieciak znowu śmierdział. Ty kłamczuchu, jaki ojciec, taki syn. Rzeczywiście, nieważne jak by go nie mieć, ciało Pupela następnego dnia znów śmierdziało. Lubicz nie mógł zaprzeczyć. Czym trzymasz się z tym śmieciakiem? My go nie lubimy. Ty też się do nas przyłącz. W drodze powrotnej do smutno człapiącego Lubiciego dołączył Pupel. Hej, Lubicz, chodźmy się pobawić. Znowu cuchniesz. Dziś gnębili mnie przez to w szkole. Nieważne ile cię mije, to i tak śmierdzisz. Przepraszam, Lubicz. Już nie mogę się z tobą spotykać, ani się z tobą bawić. Od tamtego czasu już się nie widywali. Odkąd Pupel przestał spotykać się z Lubiciem, nikt już go nie mił. Stopniowo się zaniedbywał. Zaczęły latać wokół niego muchy, stawał się jeszcze brudniejszy i bardziej śmierdzący. Mieszkańcy miasta mieli o nim coraz gorsze zdanie. Już nikt nawet nie próbował się do niego zbliżać. Pewnej spokojnej nocy ktoś zapukał w okno pokoju Lubiciego. Gdy Lubicz spojrzał w stronę okna, ujrzał Pupela w zupełnie odmienionej postaci. Jego ciało było czarne jak smoła i brakowało mu jednej ręki. Pewnie znów dokuczali mu Antonio i jego banda. Lubicz otworzył w pośpiechu okno. Co się stało, Pupelu? My już nie... Chodź mi. Co ty mówisz? Chodź mi, Lubicz. Poczekaj chwilę. Co się dzieje? Szybciej. Chodźmy, zanim mnie zabiją. Gdzie idziemy? Ruchy. Ruchy. Zatrzymali się w końcu na odludnej plaży. Chodź mi, Lubicz, no, uskakuj. Co ty pleciesz? Przecież ten statek jest uszkodzony, nie popłyniemy nim. Pupelowi to nie przeszkadzało. Wyjął z kieszeni mnóstwo baloników i dmuchając, fu, fu, zaczął je nadmuchiwać. Fu, 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 fu. Pupel, co ty robisz? Fu, fu. Pupel wciąż dmuchał. Szybko, szybko, zanim mnie zabiją. Pupel przywiązywał do statku nadmuchane baloniki. Ostatecznie przyczepił ich kilkaset.
Chodź mi robić. Dokąd? Ponad tym. Powiedział Pupel, odbijając sznur cmujący statek. Chodź mi popatrzeć na gwiazdy. Statek z przywiązanymi balonikami zaczął powoli zbijać się ku niebu. Czy to na pewno wytrzyma? Lubicz pierwszy raz widział miasto z takiej wysokości. Nocą wyglądało naprawdę pięknie. No, wstrzymaj odew. Zaraz wrócimy w tym. Wiła wichura. Pośród dymu nic nie było widać. Wszystko dookoła było czarniuteńkie. Lubicz usłyszał głos Pupela z tłumionym świstem wiatru. Trzymaj się mocno, Lubicz! Im bliżej się zbijali, tym silniejsza była zawierucha. Lubicz, spójrz w górę! Wynurzamy się z dymu! Tylko nie zamykaj oczu! Wiu. Mój tatuś nie kłamał. Niebo ponad nimi usłane było niezliczoną ilością światełek. Zapatrzyli się na chwilę, a potem Pupel powiedział. Żeby wrócić do domu, trzeba by odwiązać baloniki od ostatku. Tylko nie wszystkie na raz. Jeśli odczepisz je jednocześnie, to spadniesz i się rozbijesz, więc odwiązuj jeden po drugim. Co ty mówisz, Pupelu? Chyba wracamy razem. Tutaj kończy się nasza wspólna podróż. Naprawdę się cieszę, że mogłem zobaczyć z tobą te gwiazdy. Co ty bigadujesz? Wracajmy razem. Wiesz, Lubicz, cały czas szukałem tego bisiorka, którego zgubiłeś. Śmieci wściekaw spływają aż do wysypiska. Myślałem, że bisiorek musi być właśnie tam. Jestem śmieciakiem rodzonym na sterze śmieci, więc grzebanie w odpadkach to dla mnie normalka. Od tamtego dnia codziennie przeszukiwałem śmieci, ale nie mogłem go znaleźć. Myślałem, że w 10 dni zdołam go wyszperać. Pupelu, przez to, że mi pomogłeś, twoje ciało się rozpada. A ja przecież tak źle cię potraktowałem. Nie przejmuj się tym. Gdy pierwszy raz do mnie zagadałeś, zdecydowałem, że zawsze będę cię wspierać. Z oczu Lubiczego poleciały łzy. Koniec końców na wysypisku nie wie twojego bisiorka. Głupta ze mnie. Powinienem był to od razu zauważyć, gdy powiedziałeś, że mój zapach wydaje ci się znajomy. Pupel otworzył poniszczony parasol na swojej głowie. On zawsze był tutaj. Z parasola zwisał srebrny wisiorek. Wisiorek, którego szukasz, jest tutaj. To mój mózg.
to dzięki nim pełniałem tak znajomo. Gdy odpadły śmieci przyczepione do mojego lewego ucha, przestałem na nie słyszeć. Podobnie z wisiorkiem. Jeśli go stracę, przestanę się ruszać. Jednakże on należy do ciebie. Byłem naprawdę szczęśliwy, gdy spędzaliśmy razem czas. Dziękuję, lubić, papa. Po tych słowach Pupel ściągnął do wisiorka, aby go odczepić. Stój! Lubić wbicił mocno dłoń Pupela. Co ty wyprawiasz, Lubić? Ten wisiorek należy do ciebie. Poza tym, nawet jeśli ja go zatrzymam, to kiedyś Antonio i jego koledzy z pewnością go wyrwą i tym razem przypadnie na zawsze. A wtedy już nigdy nie będziesz mógł oglądać zdjęcia swojego taty. Możemy przecież uciec razem. Nie wygaduj głupstw. Jeśli zobaczą cię ze mną, następnym razem mogą i ciebie uderzyć. Nie dbam o to. By dwóch jakoś sobie poradzimy. W końcu jesteśmy razem. Odwiedzaj mnie codziennie, Pupelu. Dzięki temu każdego dnia będę mógł patrzeć na zdjęcie mojego taty. Dlatego widujmy się codziennie i codziennie się bawmy jak dawniej. Z oczu śmieciaka popłynęły łzy. Codzienna zabawa z Lubiciem. Te słowa napełniły go tajemniczym uczuciem, jak gdyby od dawna o tym marzył. Pupelu, gwiazdy są niezwykle piękne. Dziękuję, że mnie tu zabrałeś. Bardzo się cieszę, że mogłem cię spotkać. Pupelu zarumienił się i rzekł. Przestań, Lubić. Zawstydzasz mnie. Po tych słowach potarł palcem wskazującym pod nosem. Przepraszam, Pupelu. Wybacz, że tak późno zauważyłem. Teraz już rozumiem. Już wiem. Przecież Halloween to dzień, w którym dusze zmarłych wracają do naszego świata. O czym ty mówisz, Lubić? Pupelu, Halloween, już wiem, kim tak naprawdę jesteś. Przyszedłeś się ze mną spotkać, prawda, tatusiu?